Piszę mnie do szkoliska. Ja jestem Emi, witam was już. I witam was już w 8 vlogmasie na moim kanale. Tak jest! W ogóle prawie wczoraj przerwałam moje daily, ale spokojnie, nie tak łatwo, 23:30, ale wrzuciłam film. No, wczoraj troszeczkę zapierdolem do szkoły, po czym okazało się dzisiaj rano, że do szkoły nie idę, bo mam zdalne. Doczekałam się chyba w końcu tych zdalnych i je, dzisiaj się budzę rano z telefonem, że mamy zdalne. Także zajebiście, mi się tam podoba. Mimo wszystko troszeczkę więcej czasu na ogarnięcie tych vlogów, więc może się już nie będę tak spóźniać i mieć takich walek z czasem. Ale oczywiście standardowo, jeżeli taki vlog wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję koniecznie, pamiętajcie, lecimy pod 2K, także no, mordo, zostaw łapkę w górę, suba i bez zbędnego gadania lecimy sprawdzić, co jest dzisiaj w 8 okienku. Dobrze, moi kochani, także już jesteśmy i mamy dzisiaj ze sobą 8 kopertę. W ogóle nie zwracajcie uwagę na dzisiejszą moją antenę na mordzie. Ale no trudno. To się zawsze dziwnie składa, bo zawsze, gdy jestem przed nagrywaniem albo na początku nagrywania vlogmasa, zawsze dzwoni prezes i zawsze się przynajmniej dowiaduje, co jest w dzisiejszej paczce. Wiem, że tu nie ma raczej żadnego challenge'u, także z jednej strony spoko, bo ja już mam chyba dość tych challenge'y, a z drugiej strony, kurczę, bym zrobiła coś fajnego. 8 koperta, let's go! Dużo mi się urwało. Jest. Dobra. O kurwa, tam jest... Tu jest jakaś kartka, a ja to tak rozerwałam chamsko. Ale czekajcie, no może... Dobra, jest jakaś kartka w kratkę, więc może jednak jakieś zadanie? Okej, okej. Mam kartkę z napisem smakowa. Także coś do jedzenia. I uwaga, uwaga. Ej, tego gorącego główka jeszcze nie jadłam. Co jest w ogóle? Serowa z grzankami? Ej, nigdy tego nie jadłam, jak już mam gorący główek, to albo jakiś rosół, pomidora i oczywiście standardowo barszczyk. Oj Boże, i mam tu jeszcze zdjęcie, coś ja je sobie teraz zabluruję, ale dostałam tutaj zdjęcie, żeby wam pokazać na dowód. Nie wiem, czy ja je mogę pokazać, wydaje mi się, że nie zostawię dla siebie, ale jedno, jakie mam dzisiaj, fajne i runa takie, no. W ogóle co lepsze, chciałam na dzisiejszym vlogmasie na pewno sobie zrobić coś do jedzenia, bo jestem okropnie głodna. Ja naprawdę przysięgam, nie wiem co się dzieje ostatnio, ale od kilku dni mam coś takiego, że zjem sobie porządny obiad, wiecie, kotlet, bo co innego, jakieś fryteczki, jakaś tam surweczka, wiecie, no pełny full wypas obiad, podczym ja dosłownie jakaś godzina i się czuję tak głodna, jakbym nic nie dał od początku dnia. Okej, fakt faktem, zbliża mi się okres, ale ja nigdy tak nie miałam. Dobrze, moi kochani, także mamy naszą zupkę, zaraz pójdziemy do kuchni sobie to sprawdzić, ale zanim jeszcze chciałam wam powiedzieć, że to, jakie było zainteresowanie i emocjowanie się tym, czy ja wrzucę tego vloga i czy nie, to było coś cudownego. Ja pierwotnie nie wiedziałam, czy chcę tego vloga jeszcze wrzucać, mówię, no kurczę, w sensie fajnie, gdyby on miał jakieś liczby, fajnie, gdyby to ktoś zobaczył. Wrzuciłam go dopiero o 23:30 i myślałam, że nikt nie zobaczył o tej godzinie, no bo 23:00 to może nie jest jakoś turbo wcześnie, a... Naprawdę vlog się cieszył takim zainteresowaniem i każdy przeżywał, że o, jednak jest. Ale dobrze, moi kochani, wracając do naszej zupki, idziemy do kuchni, idziemy sprawdzić, jaka ona jest. Jestem ciekawa w ogóle, jaka ona będzie, bo jest to serowa z grzankami. Nie wiem, nigdy nie jadłam zupy serowej, nie wiem, jak zupa serowa smakuje, ale kto wie, może się stanie moją ulubioną. Ja no nie wiem, ser lubię, grzanki lubię, więc co może później tak? Kochani, miałam pójść z wami zrobić tą zupkę, tam sobie jeszcze troszeczkę pokanać i tak dalej, ale mama akurat wróciła z pracy. Ja się spieszyłam, ja stwierdziłam, że okej, jednak nie nagram, trudno. Jednak nie będę robić sobie większego obiadu, bo mama powiedziała, że zrobi spaghetti, także jest łatwo. Ale co, pachnie tak serowo, bym powiedziała. Jestem ciekawa, czy mi to będzie smakować. Nie wiem, wydaje mi się, że to tak, no nie wiem, nic nie wiem. Zobaczymy, jak przetestuję. Ej, dobra jest ta zupka, w sensie jest taka spoko. Bałam się, że tak troszeczkę mnie podpasuje, ale jest serio spoko. Wrzątek.
Ale jeszcze zostało nam do otworzenia kalendarz adwentowy, ale zanim muszę się wam pochwalić, moi kochani, w ostatnim odcinku mówiłam wam o tym, że no, na Sylwestra tam planujemy się przebierać, że jakby chcę być masnym Benem, bo masny Ben jest koks. I tylko, że problemem moim było jeszcze na wtedy znalezienie maski, w sensie maski, tej kominiarki, bo jeżeli już taka maska gdzieś była do kupienia, to dostawa to było 30 dni. Troszeczkę za dużo, ale udało się. Mam już zamówioną kominiarkę. Ma być ona w poniedziałek, także na pewno sobie na jakimś vlogu zrobimy unboxing tej paczki. Jeszcze jakoś za niedługo mają mi dość prezentne święta i bardzo bym chciała zrobić unboxing tutaj, ale nie mogę, bo ogląda to osoba, która nie może tego widzieć. Także mamy, moje kochani, dzisiaj 8. Jest to, widzę, już standardowa i już widzę, że mam tutaj dzisiaj standardową malinową herbatkę, także no niby test tu nie jest wymagany, no bo jaka może być herbatka malinowa, ale zrobimy test, może się skoczymy tu pozytywnie, albo no nie wiem, zdupili malinową standardową herbatkę. Teraz idę wpierdać smakowa i widzimy się później. Dobrze, moi kochani, także ja już jestem, mam tu również moją herbatkę, ale dobra, test smaku. Nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak, czy co, ale znowu nie czuję tego smaku, w sensie wiadomo, jakby czujesz, że to jest jakaś herbata, czujesz, że ona jest słodka. Gdybym nie wiedziała, że to jest malina i bym musiała zgadnąć, jaki to smak, bym no nigdy nie powiedziała, że to jest malina. Moja ocenka to takie 6-7 na 10, bo jest okej, ale szału nie mam. Dobrze, moi kochani, także dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, łapeczka w górę, subskrypcja na kanale. Trzymajcie się i siemano!